Siema! Siema. Cześć kochani, tutaj Patty. Witam się z Wami. Pum pum. Dobra, więc jak już to mamy odpędnione, to oczywiście lecimy z odcinkiem. W ogóle witam się z Wami pierwszy raz w nowych okularach. Co o nich sądzicie? Tak, troszeczkę się różnią, ale nie aż tak mocno. Co zresztą sami możecie zauważyć. A, korzystając z okazji, bardzo dziękuję moim rodzicom. Dzięki, bo to dzięki Wam. No po prostu rodzice uznali, że nie, już zaciągniemy tą patkę za ucho do optyka i tak jakoś wyszło. Także no, już mówiłam o tym od roku, ponad roku może, że muszę zmienić okulary, a jakoś się nie zapowiadało. Także tak wyszło. Dobra, to na tyle jeśli chodzi o wstęp. Zaczynamy. Dobra. Niewątpliwie jestem tutaj dla Was, ponieważ muszę Wam coś wyjaśnić, a i też zrobić małe ogłoszenie parafialne. Kocie. W ogóle kot jest tu. No. No więc, chodzi o mój kanał. Chodzi o ten kanał, żeby po prostu Wam się oglądało to lepiej, wszystko szło sprawniej, sprawniej, lepiej i tak dalej. Wiadomo. Dlatego też zorganizowałam ankietę jakiś czas temu, zarówno na YouTubie, jak i na Instagramie. I tam po prostu chciałam, żebyście sami stwierdzili, co lubicie oglądać na moim kanale, żeby też dostosować mniej więcej format do Waszych oczekiwań. Także myślę, że zrobimy w ten sposób, że po prostu vlogi zostaną, to na pewno. I będę starała się je robić troszeczkę lepiej, tak żebyście też czuli tą różnicę, że jest trochę jakby lepiej. Mam nadzieję, że mi się to uda. Przy czym oczywiście zostaną ćwiczenia, ale ćwiczenia troszeczkę zmienimy. Trochę będą w innej formie, może trochę krótszej. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię. Nie wiem, czy będę po prostu przyspieszać cały proces, po prostu tego, jak ćwiczę, czy po prostu będziemy robili tak, że po prostu będzie część ćwiczeń, w sensie taka urywkowa, albo też będę po prostu robić dodatkowo shorty z ćwiczeń. Jeżeli byście chcieli coś takiego oczywiście zobaczyć, to koniecznie dajcie znać na dole. Tak. A i a propos gier, bo właśnie to mnie też trochę zdziwiło, bo faktycznie chcecie gier. Znaczy przynajmniej część osób na YouTubie tak mi zasugerowała, także okej, ten format na pewno zostanie. Znaczy przez wzgląd na to, że prowadzę jedną grę, która po prostu długo się jeszcze nie skończy. Mam nadzieję, bo no wiadomo, jest to bardzo długa gra i bardzo długo się czeka na punkty. Dlatego spoko, ją pociągniemy sobie dalej. Ale jeszcze się zastanawiam nad jakąś inną gierką, żeby trochę tam urozmaicić. Żebyście też trochę byli bardziej zadowoleni, żebyście bardziej się angażowali i w ogóle. No i po prostu stricte, żeby Wam się to podobało, nie? Także nad tym też jeszcze pomyślę. To tak w dużym skrócie. Ja i też korzystając z okazji chcę Wam bardzo podziękować, bo widzę, że jest nas coraz więcej, nie wiem jakim cudem, w ogóle co się stało, nie mam pojęcia. Ostatnio coraz rzadziej faktycznie coś wrzucam na YouTube, ale jak już wrzucam, no to faktycznie jest spore zaangażowanie z Waszej strony. No i chcę Wam bardzo po prostu za to podziękować. Fakt faktem, ostatnio bardzo wiele osób przyszło na moim ostatnim shorcie, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zerknijcie koniecznie. Nie, ale myślę, że ten short ostatni nie był najgorszy, tym bardziej, że chciałam się tym lifehackiem podzielić już dużo, dużo wcześniej, bo faktycznie nawet się śmiałam do swojego brata i tak mówiłam, że a, słuchaj, wiesz co ja robię? Jak nie mam co zjeść, no to po prostu kombinuję z resztek. A jako, że ja jestem straszna, okrutna makaroniara, to pomyślałam, że a, mam makaron. Jeszcze jakieś tam warzywa w lodówce, coś tam. A, akurat miałam szpinak i miałam jogurt naturalny, dlatego pomyślałam, że a, w połączeniu z czosnkiem po prostu szapoba. Więc jeżeli jeszcze nie znaliście tego lifehacka, to polecam. I też długo się tego wcale nie robi, bo no wiadomo, trzeba po prostu poczekać na makaron, no i dorobić sosiwo i tyle. Także wielka filozofia. No co? Przerwa na piciu też musi być, nie? Zresztą trzeba się nawadniać. Koniecznie.
No, także tak. Wydaje mi się, że możecie się trochę przestraszyć, patrząc po tytule tego filmu, ale nie bójcie się, bo ma on charakter raczej stricte informacyjny, także nic tutaj raczej strasznego nie będzie. Linkusie, kot ma w ogóle totalną ulewkę i sobie śpi. Jezu, jak ja bym chciała być kotem, serio. Czasami, naprawdę. I to, co jeszcze chciałam wam powiedzieć, to fakt, że jeszcze te ankiety zostaną i jeszcze będę po prostu je obserwować. W razie czego to po prostu sama obmyślę, jak to jeszcze zrobić, ale tak mniej więcej na 100% vlogi wszystkie zostają. Wręcz nawet muszą zostać, bo widzę, że je bardzo lubicie. Tak, no. Co do ćwiczeń, to tak jak już mówiłam wcześniej, może będą małe zmiany. Takie małe, małe, naprawdę małe. Tak, no i co chcę powiedzieć? No w ogóle, sorki, że mi tak wyszło. No nie wyszło mi z tymi ćwiczeniami, przynajmniej ostatnimi, zwłaszcza jeśli chodzi o aerobik. Więc moja ocena, jeżeli chodzi właśnie o tą ogólną taką ocenę, jak już skończymy te wszystkie aerobiki, no to nie będzie taka turbo relatywna, że tak powiem. W sensie taka turbo okej, bo w sumie musiałabym tak, wiecie, systematycznie ćwiczyć, żeby właśnie widzieć efekty, rezultaty i dopiero potem dać swoją ocenę. A tak przez to wszystko, to po prostu moja ocena będzie taka stricte bardziej techniczna. W sensie bardziej będę się skupiała właśnie na tych technicznych aspektach, tego jak to właśnie wszystko przebiegało, jak to wyglądało, a nie właśnie rezultatach, czyli nie będę po prostu robić to, co robiłam przy Monice. Przy ćwiczeniach Moniki, że po prostu potem będę mówiła, jak moje ciało się zmieniło i tak dalej, tylko po prostu skupię się na tym, po prostu co mi się podobało, co mi się nie podobało, no i mniej więcej tak to będzie wyglądało po prostu. Tak, ale jeżeli jeszcze chcecie sobie zagłosować, to śmiało, śmiało, to wszystko po prostu tam zostanie, ja będę czekała na wasze reakcje, na wasze głosy. Tak, a co do gier, to jeszcze muszę po prostu pomyśleć. Chyba że sami macie jakiś super pomysł, to oczywiście nie krępujcie się. Dać mi tam namiar w komentarzu. A, i przyznaję, że jeszcze jedna sprawa. Musi to być raczej gierka na telefon. Sorry na bonus, ale no niestety mam za słabego kompa, więc to raz. Dwa, bardzo się nie zgadzam, w sensie bardzo się wkurzam na OBS-a. Ostatnio no, korzystałam z OBS-a przy nagrywaniu Simsów i jakieś tam błędy wyskakiwały. W sensie coś się tam działo w każdym razie i po prostu OBS przestawał mi działać w pewnych momentach. Bardzo się wkurzałam, bo bardzo dużo materiału po prostu uciekało tak o, a ja nawet nie mogłam tego tak jakby wyłapać, no bo wiadomo, OBS działa w tle, a ja grając to po prostu no nie miałam... tak jakby stałej kontroli nad tym programem i też nie wiedziałam, co się dzieje. Dlatego, no właśnie, bardzo nie lubię takich programów stricte właśnie na komputer, gdzie właśnie muszę nagrywać, dajmy na to, ekran czy inne rzeczy. Po prostu jestem już bardzo, bardzo zadowolona właśnie z tych nagrywarek stricte na telefon. Dlatego, jeżeli macie jakieś dobre tytuły na telefon, to oczywiście też podsyłajcie. No, a tak jeszcze w temacie gier. Przyznaję się, że próbowałam dla was nagrać Life is Strange, oczywiście na telefon. Ale no niestety, coś poszło nie tak, no i dupa. No. No niestety, znaczy powiem tak, gra działała do pewnego momentu. Więc no niestety nie uda się. A szkoda, bo bardzo chciałam ograć tę grę, tym bardziej, że jestem fanką nawet tej gier. Znaczy w ogóle ja lubię takie tytuły trochę niezależne i też bardzo lubię gry właśnie z wyborami, jak sami mogliście zauważyć. Gdzie właśnie my mamy po prostu kontrolę nad tą fabułą, a nie odwrotnie. Także to też jest dosyć ciekawe, bo to też można fajnie dojść do własnych konkluzji, do własnych wniosków, też fajnie przy tym oczywiście spędzić czas, no i oczywiście też pogadać, nie? Wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że czeka mnie dzisiaj tyle sprzątania, że chyba się... pożegam, przysłowiowo mówiąc, ale no trudno. No. Także nie ma co. Po prostu nagram to dla was i zabieram się do roboty. Ale okej, okay, jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie, nie subskrybujecie, to polecam to zrobić, bo za niedługo pojawią się kolejne fajne materiały, a i nie bójcie się, śmieszki też będą. Śmieszne rzeczy, żarciki. Także, no co to, jakieś powiadomienie mi wyskoczyło. Mam nadzieję, że tego nie widzicie.
Dobra. No. Ja się z wami powoli żegnam. Miło było. Jak zawsze. Trzymajcie się ciepło. Całusy dla was. Pa.